Cześć moi kochani, z tej strony Morfeusz i witam was po raz kolejny w każdym razie witam was na odcinku Rise of the Tomb Raider, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku idziemy ścieżką nieśmiertelnych, żeby powstrzymać trójcę. Czy nam się uda? Ile razy zginiemy? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko jedno. Trzeba przeładować wszystkie bronie i mieć nadzieję, że uda się jakoś to przetrwać. Planetarium, no tak. Ciekaw jestem, jakie jeszcze tajemnice tutaj odkryjemy. No wiecie, trzeba pamiętać, że tutaj jest to ścieżka nieśmiertelnych. A co za tym idzie? Tak, tak. Dobrze. A co za tym idzie, niestety, no może dla nas być niezbyt ciekawie. No okej. Strzałeczka. Hadzia. 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 I lecimy po strzałach do celu. Hopsa. Hopsa. I hopsa. Okej. O, grzyby. Jak mi tych grzybków ostatnimi czasy brakowało tutaj. Wytwórzmy sobie troszkę. Ile się właściwie tego da. Mamy na full. Mamy na full. Więc zróbmy to tak. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I chyba tam będziemy musieli doskoczyć. I teraz pytanie, tu na dół czy tam na górę? Którędy lepiej, jak myślicie? Tam na górze coś jeszcze jest. I to mi nie daje spokoju. Dlatego też... A właśnie, tak jak się spodziewałem, plecaczek. Dobra rzecz, plecak. Cokolwiek znalezione zostało. Au. Nowy obóz. Super. Fajnie, kolejne grzybki, halucynki. Niam, 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 niam. Znaczy ja osobiście, jak mam być szczery, jestem osobą, która kompletnie nie jada żadnych grzybów. Nawet suszonych, nawet pieczarek. Nie jem tego kompletnie, w ogóle nic, nul, zero. To miejsce, Kitierz, Jacob, nieśmiertelni. Jestem w biegu tak długo, że nie zatrzymałam się nawet, aby pomyśleć, czy wszystko to jest prawdziwe. Część mnie nie może w to uwierzyć, ale wiem, że Jacob mówi prawdę. Artefakt, który uczynił go tym, kim jest, kryje się tutaj. Znajdę go przed trójcą. Żałuję tylko, że ojciec nie żyje, abym mogła podzielić się z nim odkryciem. Mhm. Spoko, spoko. Bywa i tak. Czekajcie, co my mamy tutaj? Kurka wodna. Obrażenia. Kolejne obrażenia. Nice. Zwiększyłem całkiem, widzę, mocno obrażenia strzelby. Okej, okej, okej. No to co? Będzie trzeba korzystać częściej ze strzelby, moi drodzy. O, krucefix. Tam coś mi się błyszczy. Co znaczy, że tutaj trzeba podejść i to wykopać. Bez dwóch zdań. No. Guzik tu tak naprawdę widać pod tą wodą. Dlatego też... O, proszę. Powiem wam szczerze, nie lubię takich momentów w grach fabularnych, gdzie... Niesamowite. Gdzie gra nam daje, powiedzmy,
gra, no w sumie gra, daje nam... Czego mogę się tam spodziewać? Całą masę... Moi ludzie nie byli tam, odkąd zamknęliśmy wejście. Wieki temu. Ale powinno być bezpiecznie. Przynajmniej dopóki nie miniesz planetarium. To była część obserwatorium? Zbudowane przez astronomów, nim nieśmiertelni pogrzebali stare miasto. Musisz użyć go, aby otworzyć wejście do Kitierzu. Okej. W każdym razie... momenty, kiedy gra nam daje dużo surowców, dużo amunicji, dużo wszystkiego, to jest, oznacza tylko jedno. Będzie jadka po całości za chwilę. No dobra. Ładnie, pięknie, ładnie to wygląda, ale to nie tu mamy wejść, tylko tutaj. Kolejne expy, ale trzeba uważać. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tutaj mogą być pułapki. Aha. Jakość. Strach się tutaj, powiem szczerze, odnosić z tym wszystkim. No ale nic. Użyj planetarium, aby otworzyć wejście do... To jest niesamowite. Kitierzu. Ładnie to wygląda. I w ogóle... Zobaczmy, jak to działa. Tak. Raczej nie tak to działa. Wow. Reload. Dawaj mnie to, te kulki tutaj. Jakkolwiek głupio to nie brzmi. Okej. Why next? I co, mam tu zeskoczyć? Okej. Jest to jakiś tam, powiedzmy, plan czegoś. Nie wiem czego, ale na pewno nie tego. Fajne są tutaj, kurczę, te łamigłówki, powiem wam szczerze. Bardzo fajne. O, aha, stamtąd przylazłem. Dobra. Ciach. Stawiałbym to w ten sposób, że to ma być. Czyli też nie tak. Czyli w sensie co? To też tu przyciągnąć, tak? I potem... Ej, ale dlaczego ona spadła mi? Czemu ona mi... To jest nie fair. To jest nie fair. Naprawdę jest to bardzo nie fair. Tak, tym bardziej, że jeszcze... Musi skoczyć z powrotem. Bo nie przyciągnęła sobie linki. Ale jak mam być szczery, to ja przecież tu nie doskoczę. To co dalej? To by musiało być... Tak... Tak... I...
teraz stamtąd przeskoczę tam. A stamtąd... Okej. To by wychodziło na to, że to tak ma być. Ale zaraz się w sumie... przekonamy. No, wyszłoby na to, że tak. Okej. Zablokowane. Muszę zwolnić mechanizm. Okej. I co dalej? Po drugiej stronie jest kolejny zamek. O, krucafix. Tak w sumie jakby na to właśnie popatrzeć, to tam coś było. No właśnie. Zobaczcie. Mongołowie zniszczyli wszystko. Również miasto. Wszystko zostało pogrzebane pod lodem. O! Proszę, proszę. Dobra, teraz pytanie za... O, w sumie jest okej. Ludzie Jacoba wyprzedzali swoje czasy. Uważaj. Ups. Chyba to nie tak miało być. Właśnie, czy tu nie ma... Teraz muszę tylko wejść na górę. Muszę dobrze wymierzyć. Aha. Dobra, czyli to w tym momencie jesteśmy. Okej. Aha, tam na górę. Raczej nie to. Nie tak to miało być. Okej, moi drodzy, to... Lecimy w takim wypadku. Ale dlaczegoż ty, wstrętny babsztylu, niemądry, takie akcje odstawiasz, co? Kobito, przecież to... To nie tak miało być. Aha, cała góra jakby się... Kręci tylko nie dół, nie? Okej, jestem teraz tutaj. Teraz muszę tylko wejść na górę. Muszę dobrze wymierzyć. Aha. Kurka wodna. Aha, okej, ja chyba... Chyba czaję, o co chodzi. Ja mam się po prostu... na tą jakby pseudo drobinkę teraz wskoczyć. O, właśnie coś... w tym stylu, ale to było za daleko trochę. Okej. Wow. Na to muszę wskoczyć w bardzo odpowiednim momencie. Konkretnie na tą jedną tabliczkę, bo inaczej to jest wszystko bez sensu.
No to można sobie w takim wypadku troszeczkę tutaj na tą tabliczkę poczekać. Jezu, jak to się kręci powoli. Znaczy z jednej strony dobrze, że powoli, z drugiej strony kurczę, weźcie pod uwagę, że to... czy to mi teraz nie obraca się w złym kierunku? Jasne, że tak. No jasne, że tak, czyli ja nie z tej strony byłem. A, takie buty. O. Okej, tak to miało wyjść. Teraz już jasne. Gdzie ja mam teraz dalej się wspiąć? Pło. Dobrze chciałem, ale źle zrobiłem. Okej. No. A stąd gdzie? Jak mam być szczery, to ja stąd nie widzę żadnego dalszego skoku. Gdzie miałbym skoczyć? Aha. Okej. Ale skubańcy tu nakombinowali, patrzcie. Łapaj się, łapaj. O kurka wodna. No, powiem wam szczerze. Naprawdę było co tu kombinować, przy czym... Dobra, podnosimy wszystko jak leci. I księgę od razu sobie przeczytajmy. Wow. Powiem wam szczerze, że jak dotąd... Opisano tu zaawansowane techniki łucznicze opracowane w Bizancjum. O, nowa umiejętność klasa strzelecka. Zwiększę do 3. Okej. Spoko. Ale powiem wam tak. Ta łamigłówka to jest chyba najbardziej skomplikowana łamigłówka, jaką do tej pory spotkałem w Tomb Raiderze. A jak zauważy... O, czekajcie, bo tam coś tam było. Jeszcze. Aha. Takie buty. No proszę. Tak. To była. Ale przecież używałem tych strzał, no. Ty. Dobra, let's go. Tam pójdzie jeszcze jedna strzała, bo tej jednej strzały mi tu zabrakło. Dzwony. Z
Stare miasto jest blisko. Przez serce. Znajdź drogę przez serce Kidżaru. O kurczę. Lara, jesteśmy na górze, nad lodowcem. Widzicie trójce? Tak, zaczynają operację. Wchodzę do starego miasta. Słuchaj, Sofia, nie atakujcie zbyt szybko. Poczekamy trochę. Wkrótce znów się z tobą skontaktuję. Okej. Ale to chciałem przeczytać. Szaleniec nie daje za wygraną. Nie wiem, co go motywuje. Przemierzamy oblodzone góry na końcu świata. Jego ludzie umierają. Każdego dnia mijam groby lub ciała zostawione na ledwo widocznym szlaku. Schudłem i stwardniałem, ale jestem blisko. Mój koń zdechł. Klacz towarzyszyła mi od czasu kampanii przeciwko Bułgarom. Porąbałem ją i zabrałem mięso ze sobą. No, cóż. Ale jestem blisko. Słyszę, jak śpiewają tuż za grzbietem górskim. Konina. Wiatr niesie radosne odgłosy. Prorok będzie martwy w przeciągu tygodnia. Oj, coś nie do końca. Wrócę do zakonu trójcy z tarczą. Jeszcze tylko jeden dzień i będzie mój. Chyba nie do końca tak to wyszło. W każdym razie Konina, bo tutaj wspomniał, że porąbał swojego konika i zabrał mięso ze sobą. No niestety, podobno Konina jest bardzo dobra. Nie wiem, nie próbowałem. Jak to tak naprawdę wygląda? Nie mam naprawdę zielonego po prostu pojęcia. O kurczę. Wiemy, że oni są nieśmiertelni. Więc musimy tutaj bardzo uważać. Musimy tu bardzo uważać, bo wiemy, że oni są nieśmiertelni, a to oznacza, że w momencie, kiedy by nas zauważyli, to jest po nas. Auć. A drugi czekan gdzie? Aha, zgubiła już oba czekany. Ciekawe, że była w stanie tak zaprzeć się do... w lodzie, żeby nie zjechać. Niesamowicie ciekawe. Okej, ściereczek mamy dość. Nie wiem, ile już mam tych części. Ale jakbym miał... O! Gdzie te ściereczki? To sobie ściereczkę jeszcze wezmę. Bo wybuchowe strzały też mogą się przydać. Na szczęście się nie rozglądają. O kurczę. Nie to zrobiłem. Ona miała się złapać za te usteczka. Niam, 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 niam. Za te usta. Oj, brzmi groźnie.
Teraz zabrzmiało to groźnie, ten gong. Ale ej! Nie rozumiem. Aha, bo ja... O Boże. Czyżby to nie chodziło o te usta? Kurczę. Bo tak. Chyba, że trzeba je dokładnie tam nacelować, bo to też może tak być. Tak. Oczywiście, lód nie jest śliski w żadnym wypadku. O, właśnie. O, to chodziło. Dobra, mamy obóz. Wreszcie. Wreszcie. Strzały, co to mamy? Rękawiczka łucznicza. Czas trzymania. Nice. Okej. Okay. Fajnie. Przyda się. I idziemy dalej po prostu. O Jezu, sicku. O kurczę. Że oni jej tu nie zauważyli, to jest hit po prostu. O kurczę, jakie te. Wozy kusznicze. Z kusznika. Balisty. O, balisty. Tam jakieś te. Wieże. Kurczę. Właściwie to armia nie do zatrzymania, nie? Jeszcze jeden. Zobaczcie, obóz. Dopiero co jeden był. Ale dobra, umiejka wpadła, no to można sobie coś podszkolić. Saper, skuteczna nauka. A tu w tych zwierzątkach, co tu mamy? Aha, mistrz łuku, o proszę. Z tym, że co, pozwolę w ogóle... Przy użyciu... Aha. A tu jak jest? Potrójny strzał, dobra. To, gdzie jest ten intuicja? Strzelecka. Whatever. Klasa sezji. Dobra. Będziemy się martwić innym razem. Tu jeszcze można pozbierać jakieś gratki. Sradki. Bzdury jakieś. Okej. Okej, nice. Bardzo ładnie to wygląda i coś czuję, że będzie teraz rzeźnia po całości. Na szczęście chyba nie zauważył nas. Aż dziw, że Lara ma tyle energii. Łupsi. O kurczę. A jednak. Jakim cudem, jak oni są
podobnoż nieśmiertelni. Wow. Jak oni są podobnoż nieśmiertelni. Wow. Kurczę. O kurczę. O, ja nie mogę. Ależ rzeźnia. Dobra, weźmy pompę. Może pompa nam będzie ciepeczkę lepiej służyć. No tak, gdzie mam iść? Tam gdzieś, dobra. Wow. Czyli ich można było w sumie stosunkowo szybko powykańczać, rozwalając przy nich te beczki. Ten cały ogień, jak oni go tam nazywają, smoczy czy jak... Ładuj. Okej. Ładuj. Nice. Według mnie nawet nie najgorzej. Na tym wyszedłem teraz. Ups. Aha, mogłem tu, jakbym tu bliżej zaszedł, to by była, że tak to ujmę, jatka. A tak to jest tylko, trochę sobie postrzelałem. Ale spoko, dobrze wiedzieć, że nieśmiertelni wojownicy są jednak śmiertelni. O kurczę. Okej. Au. Nie wiem skąd do mnie strzela chłop, ale ewidentnie będzie chyba kolejny boss albo coś w tym rodzaju. Tak, albo po prostu przepaliło się przejście. Zobaczmy. No chyba po prostu przepaliło się dalsze przejście. No, powiem tak. Dzisiejszy odcinek na pewno będzie troszeczkę dłuższy niż zawsze. Od roku towarzyszę armii Mongołów jako wysłannik Zakonu Trójcy. O Boże. Mimo pogańskich obyczajów, ich Han jest wspaniałym dowódcą. Pomagałem mu w podbijaniu całych narodów, paleniu miast i zabijaniu książąt.
Wszystko po to, by znaleźć proroka. Rzeź Rusów nie poszła na marne. Wśród łupów znaleźliśmy od dawna poszukiwaną mapę. A dziś rano, po wielu miesiącach wędrówki przez góry, ujrzeliśmy budynki wzniesione w zielonej dolinie otoczonej lodem. Znaleźliśmy Kitierz. Wciąż opowiadam Hanowi o bogactwach, które zagarnie. Tylko to motywuje go do dalszej wędrówki. Jednak to Bóg odniesie prawdziwe zwycięstwo, gdy zmieciemy proroka z powierzchni ziemi. W końcu boskie źródło będzie nasze. Znaczy, oni wszyscy zawsze chcą i leżą po to samo. Władza, władza, władza. Wyjątkowo dziwnie. Widać tu akcenty scytyjskie, ale wygląda to jak... Nie, to niemożliwe. Okej. Zobaczmy, czy tu coś jeszcze się ukrywa. No jasne, że tak. Kolejne, Boże. Powiedzieliśmy ludziom z miasta w dolinie, że zaatakujemy o świcie. Ale tak naprawdę ruszymy, gdy tylko wzejdzie księżyc. Jeńcy pojmani w bitwach na zachodzie posłużą nam podczas natarcia za żywe tarcze. O kurczę. Niewielu przeżyło długi marsz przez góry, ale ci, którzy zostali przy życiu, przysłużą się naszej hordzie. Miasto skrzy się jak cenny podarunek. Zabierzemy co nasze i odejdziemy z łupami. No niestety Mongołowie zawsze byli niezbyt, że tak to ujmę, mili, jeśli można tak to nazwać. Aha, nie, dobrze szedłem. To jednak tędy trzeba. No to i ja bada badu. Okej. Fuh. Wszystko można wrócić w razie, gdyby ktoś chciał. Do zaginionego miasta Kitierz. Wejście. No cóż, moi drodzy. Ja na tym zakończę dzisiejszy odcinek. Zaraz od razu siądę, nagram kolejny. Dziękuję wam za uwagę i co? Zapraszam na live'y na Twitchu. Zapraszam na Discorda. Linki macie oczywiście w opisie. No i moi kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku mam nadzieję, że uda nam się znaleźć źródło, albo przynajmniej spotkamy się po raz kolejny z Trójcą. Dziękuję kochani za uwagę. Mówił do was Morfeusz. Do zobaczenia. Ahoj.